Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie, jesteśmy dzisiaj w trójkę. Ja, Neon i Dewik. Hejo, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. No i w dzisiejszym odcinku, no nie wiem, czy chłopaki wiecie, co robimy, ale cel jest taki. No idziemy po prostu do starej wioski. Pozwiedzać, znaczy do starej, nie do starej wioski, tylko do tej wioski, w której Dewik został, jakby do niej został wygnany. Idziemy pozwiedzać, zobaczyć jak tam żył i tak dalej, pozobaczyć jak wyglądała ta wioska, bo ja tam byłem tylko w sumie raz. A przydałoby się też polecieć drugi. Ale Neon, w sensie, możesz pójść... Policjancie, proszę. Dobrze, panie policjancie, mam propozycję. Przyniesiesz nam jedzenia trochę? Bo nie mam totalnie nic, a ty na pewno będziesz coś miał. Proszę bardzo. Ale chcemy z domku taki dobry chleb z domku. Myślałem, prosimy. No taki chlebek byłby najfajniejszy. Taki upieczony chleb z domu. Jestem miłym policjantem, ale zapamiętajcie to. Dobrze, zapamiętamy. To jest dobry uczynek. Słuchaj, jest akcja taka. Tak naprawdę idziemy do tamtej wioski. No wiesz po co? Mamy tam mnóstwo diamentów, które nam już zostawił pierwszy klient, żebyśmy zrobili zbroję, którą chciał. Więc musimy tam pójść i go odciągnąć. Tylko mam nadzieję, że on nie będzie sprawiał problemów, bo... Odciągnie się go jakoś. Mam nadzieję, dobra, idzie ci. Wszystko będzie okej. O, jest chlebek? Pitole, na całe szczęście miałem. Miałeś, dobra, o, jak dobrze, dobra. O, ale miałem ochotę na takich. Chyba masz tutaj, Dewik, połowę. O, bardzo bym poprosił, ależ piękny chleb, teraz dobra, co, idziemy sprawdzić tą wiochę. Tak, idziemy. Nie, idziemy, tylko lecimy. Nie, bo ja nie mam jak polecieć. Ja nie mam jak polecieć, no bo zostawiłem, albo w sumie mogę zajść po nią, bo w sumie mam ją to. Dobra, wezmę tą elytrę, bo w sumie też wygrałem na odcinku u Neona. Więc w sumie dobra, wezmę ją, to szybciej tam się dostaniemy, nie? Bierz elytrę i lecimy. Mamy nawet taką samą nazwę elytry i te same enchanty. Lecimy. Dobra, lecimy. Znaczy teraz wziąłem sobie swoją starą, ale dobra. Dobra, lecimy do nowej wioski, w sensie do nowej, no do tej wioski, w której Dewik został uwięziony. No do niefajnej wioski. No historia jest dosyć przykra. Tylko, smutna, no ale... Ale gnębiąca moją duszę. Ale to już było, jak to mówię. Co to jest? Jej, czemu są głowy ponabijane wszędzie? Bo to moja wioska, a ja te głowy miałem w domu. Ale ja nie mam zbroi, no proszę go nie bić, proszę go nie bić. Chyba ci aresztować. Ale chyba ci teraz odbiję. Nie aresztuj go. Dobra, ty chyba nie wiesz, z kim ty zadzierasz. On mi jest za bardzo potrzebny, on mi jest potrzebny. A ty wiesz, z kim zadzierasz? Panie? Ty chyba nie wiesz, z jakim biznesmenem w tym momencie zadzierasz. Dobra, tu jest, ja ci kopię dół, masz do niego wejść. No, ja zaraz kupię. A niewykonywanie poleceń policjanta jest kara. Ale nie jesteśmy w Palionowie, a ty tutaj nie rządzisz. O kurczę, mocny jesteś, dobra, masz rację. Ale zagiąłeś pięknie go, dobra. Dobra, no pozwiedzajmy tę wioskę, w sensie pochodźmy po domkach. Może rozdzielmy się. Każdy pójdzie w inną stronę dobra, i później... Dobra, idę z tobą. Czemu ze mną? No nie, musisz się rozdzielić. No nie, rozdzielamy się i ja idę ze Szczypsonem, a ty idziesz sam, nie? Nie. Jak się rozdzielamy, to się rozdzielamy. Ja myślę, że tak, bo mój łuk mówi, że tak. A uwierz mi, że nie chcesz wiedzieć, co mówi Tomek w moim domku. A, słaby argument tym razem. No, jakbyś dostał od Tomeczka golemika, to nie wiem, czy byłbyś satysfany. Ja muszę znaleźć taki specjalny domek. Wiem, że tutaj jest taki specjalny domek, który chciałem znaleźć. Tylko, to jest specjalne drzewo. Chodź, panie policjancie, nie chcesz sprawdzić, czy ciebie nie ma na komisariacie? Przecież... Zamknij się, już powiedziałem, że idę gdzie indziej, nie? To nie musisz mnie tutaj tak krytykować. Ała, uderzył mnie mocno. Chodź. To jest tutaj. To jest to? Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie. Tak, bierz wszystkie diamenty i przyślisz mi je kolejką. Halo, chyba znalazłem. Co znalazłeś? Gdzie ty jesteś? Taki domek fajny, dosyć. Tak, zabrałeś wszystkie? Jaki dom? Tak. Dobra. Jaki zaś domek? No, domku szukaliście. Ała. No i co tu jest takiego? No, ale go tutaj chyba nie ma, wiesz? Aha. Chyba się jednak pomyliliśmy. Ale może to był ten specjalny, ja nie wiem w sumie. Tak, ja tylko. A nie, to był ten, to o ten chodziło. Bo chodziło o ten, gdzie jest brązowa owca. Więc to nie. chodziło o tego. No, to jest ten specjalny domek. A bo tu jest to specjalny narzędzie, którego potrzebowałem, więc właśnie to je zabrałem. No dobra, możemy chyba powoli wracać do wioski. No w sumie ta wioska wygląda nawet całkiem spoko. Może tutaj kiedyś się coś przyniesiemy, coś tu pobudujemy. Nawet nie wiedziałem, że ona jest tak blisko, nie? O! Poczekajcie, bo tutaj muszę sobie... bo ty się wywaliłeś. No, spadłem z mocnej wysokości niestety. O, tu jest ten specjalny domek też. Chłopaki, jak coś to ja oblecę się tutaj dookoła, to żeby sprawdzić, czy nie mam jakichś przeciwników. Dobra. Dobra. Tu ja, ci,
Idę ci to teraz wysłać szybciutko, idę ci to teraz szybciutko. W sensie zaraz tam pójdziemy, zaraz tam pójdziemy, wiesz? Jak mnie zabolało znowu, uderzyłem się w głowę. O nie, czekaj, zaraz tam pójdziemy tylko. Albo, dobra, lecę z tobą, chodź. Zostawiamy go, zostawiamy go. Wrócimy tu za chwilę. Chodź to ścior, chodź, tościk. Dobra, już lecę. O! Dobra, jesteśmy tu. Dobra, czekaj. On tam został w tamtej wiosce, zaraz to będziemy musieli wrócić. Okej, to musimy jeszcze. Okej. Dobrze, jest, idealnie. Dobra, ja zostaję tu na czatach, wsadzaj to tam i wysyłaj. Przesyłka leci. Dobra, poleciała. Okej, uciekamy, wracamy z powrotem na wioskę. Dobra, tylko muszę... Mam nadzieję, że nie zauważy naszej nieobecności, bo jak zauważył, to jest niefajne. Lecimy tam po niego. Lecimy do góry. Okej, dobra, teraz chodź tędy. U niego się odzywa się, czekaj. Lecę tam. Leżę nieżywy. Lecę tam do niego. Wywalił się gdzieś? Właśnie nie wiem, nie widzę go nigdzie. Czekaj, lecę tam, na tą wioskę. Panie policjancie, co się stało? Panie policjancie, gdzie jesteś, panie policjancie? Leżę w pobliżu wioski martwy. Której wioski szybko ewakuacja, pomoc nadciąga, karetka Dave'owa? Gdzie czekaj, jesteś? Szukam go, ale nie widzę go. Tej wioski leżę. Której wioski? Tej, w której byliśmy. O nie, oto aż tam. Dobra, lecę tam. Czekaj, szukam go, ale nie mogę go znaleźć. Dawid, jesteś? Dobra, szukamy go, on tu gdzieś się wywalił. Gdzieś ma połamane nogi pewnie. Tu jest! Moje oko, tutaj moje oko wypadło, o! O nie, panie policjant. O nie, co tu się stało? Co tu wybuchło? Czekaj, szkielet nas bije. Co się stało? Mam mocne obrażenia. Pająk zły, bardzo spider, ale nie men. Co Neon robi? Patrz go, on zwariował. Co ty robisz? Panie policjancie, który ma porządku pilnować. Kopię sobie grób zanim umrę. Nie! Chodź, wypuszczamy cię! Wypadź stąd z tej trawy, co ty robisz? Schody ci zrobię! Masz schody, chodź! już wszystko dobrze. A nie, spadł znowu! Chodź na górę! No nie, już nie, on jest jakiś niższy. Ale patrz, tu jest sklep. Zjedz to, będzie wszystko dobrze. Dobra. Miam, zjadłem, o dzięki chłopaki. O. Dobra, wszystko jest okej, możemy wracać na wioskę. Ja, dobrze, dobra, super, na całe szczęście jest wszystko dobrze. Dobra, wracamy. Ale piękny las, no widzę też to wszystko, widzę. Ej, chłopaki, tu coś jest. Co, gdzie? Co jest? No tu jest komin taki i w domu, ja go nie widziałem wcześniej. Jaki komin? O nie. Jaki znowu komin? Ale ja coś was sobie tutaj chyba wybudowaliście sobie. Co? Nie, to nieważne jest, to jest nieważne. Ale nie, stary. To jest nieważne. To Baba Jaga, ale chcesz być... Nie, stary. Baba Jaga, nie wchodź tu. Chłopaki, słuchajcie, nie wstydźcie się, ten drogę naprawdę przyzwoicie wygląda. No ale to nie jest nasz, Delgado. To nie nasze, to jakieś... To nie nasze, stary, to ktoś wybudował. Nowa osoba na serwerze, co to jest? A może Panion, może Panion się tutaj przeprowadził? To jej, macie tutaj chlebki i kazaliście mi robić? Wy jesteście okropni. Ale to nie ale my. Ale to nie nasze. SD? Dlaczego SD? Karta SD. No, do telefonu, SD? Tak, nie? Szybka karta. No. I pomarańczowe łóżko zawsze takie szczypson ma. Nie, co ty, wydaje ci się, patrz, no, nie. No stary, wiesz, co ty zbudowałeś, jest obok twojego tego, no weź. Ale to nie jest moje, stary. Ale dlaczego takie rzeczy wygadujesz? To nawet nie powiązuj tego ze mną, bo tutaj nic się takiego nie dzieje. Ja to widzę pierwszy raz. Zostaw, to jest nieważne. Ja bym się w ogóle do tego nie zbliżał, bo Baba Jaga może być w środku, ja uciekam. Pamiętasz historię o Jasiu i Małgosi? Co się z nimi stało? No więc się nie zbliżaj. Chcesz skończyć nic nie ma, nic nie ma. No właśnie. No trochę podejrzane, że mnie tak odciągacie od tego domku, kurczę. Ale no jakiś domek po prostu. Straszna, ma piekarnik duży, weź tam to uciekać. No nie ma co, nie ma... O, creeper! O i widzisz co zrobiłeś? No co zrobiłem, no? No ja go odepnąłem, a ty wbiegłeś w niego. Wybuchł mocno creeper i... Wbiegłeś w niego i no i... no. Dobra, no chłopaki, udało się zrobić challenge, który dzisiaj mieliśmy mieć na odcinku, więc no to będzie już koniec odcinka. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę, oczywiście tu dla krówki, oczywiście zapomniałem, subskrypcja i łapka dla krówki. No i widzimy się już jutro o godzinie 19:19, chłopaki, nie bijcie się, albo dobra, pobiję się z wami. Elo! Elo, cześć, do następnego razu, pa pa!